W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, zaczęliśmy nowy rok liturgiczny. Znamiennym jest to, że zaczyna się on, jak zawsze, okresem pokutnym. I liturgia ma właśnie to zadanie, właśnie przeprowadzić nas przez wszystkie fazy życia Chrystusa, od Jego narodzenia, aż do Jego wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego. I do najważniejszych wydarzeń związanych z naszym zbawieniem przygotowujemy się właśnie przez pokutę, zarówno jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia, jak i o święta Wielkanocne. I żeby to kazanie miało wymiar troszeczkę praktyczny, postanowiłem przedstawić w nim, jak według mistrzów życia duchowego powinna wyglądać spowiedź, która to jest częścią integralną sakramentu pokuty. Jeżeli spowiedzi nie ma, to sakramentu również nie ma. I sakrament pokuty ma to do siebie, że jest sakramentem najtrudniejszym, bo żeby go otrzymać w sposób ważny i owocny, to penitent, to znaczy się ten, który się spowiada, musi sam przynieść materię zdatną do tego sakramentu. Co jest wyjątkowe. Jeśli chodzi o inne sakramenty, to materią nie są uczynki moralne, to jest po prostu, są to rzeczy tego świata. Na przykład chrzest, kiedy podlewamy wodą głowę dziecka i dziecko jest już ochrzczone. Albo sakrament Eucharystii, wystarczy nam chleb i wino i wymówienie odpowiednich słów konsekracji przez kapłana i faktycznie chleb staje się ciałem, a wino staje się krwią pańską, a wierny nie ma nic innego do zrobienia, jak tylko i wyłącznie przejść do balasek, więc jest to stosunkowo łatwe. Jeśli zaś chodzi o sakrament pokuty, to wierny sam musi przynieść materię do tego sakramentu. Materię w postaci uczynków pokutnych, uczynków moralnych, a są to trzy uczynki. Więc żal za grzechy, skrucha inaczej rzecz biorąc, spowiedź i zadośćuczynienie. Jeśli jednego z tych trzech uczynków pokutnych, moralnych nie ma, no to też również sakrament jest nieważny. Ale ponieważ nie można powiedzieć wszystkiego na kazaniu z racji ograniczonego czasu, nie mogę omówić wszystkich zagadnień związanych z sakramentem pokuty, dlatego też postanowiłem przedstawić tylko i wyłącznie, jak powinna wyglądać spowiedź, ponieważ Adwent też jest momentem dosyć szczególnym. Właśnie w czasie Adwentu również się spowiadamy po to, żebyśmy mogli przyjść do Komunii Świętej na święta Bożego Narodzenia. Jak powinna wyglądać spowiedź? Ma być prosta, pokorna, czysta, wierna, częsta, szczera, roztropna, chętna, czyli dobrowolna, wstydliwa, zupełna, sekretna, ze łzami, krótka, mężna, oskarżająca się i gotowa do posłuszeństwa. 16 charakterystyk spowiedzi. Postaram się omówić je oczywiście w sposób krótki, ponieważ kazanie nie może trwać zbyt długo. Otóż spowiedź przede wszystkim musi być prosta. To znaczy się spowiadam, jak się spowiadam, mam używać wyrażeń jednoznacznych, nie dwuznacznych, albo takich wyrażeń, które nic nie oznaczają. Wyrażeń, z których spowiednik nic nie może zrozumieć. Może podam przykład wyrażenia zbyt ogólnego, jak na przykład byłem zmysłowy. I wtedy spowiednik nic nie wie na ten temat, nie wie w ogóle nic na temat stanu penitenta, ponieważ nie wie, czy to byłem zmysłowy oznacza zdradę małżeńską, czy też pewną chęć zjedzenia czegoś w nieodpowiednim czasie. Tak więc trzeba przedstawiać rzeczy takimi, jakimi są w rzeczywistości. Następną charakterystyką spowiedzi jest to, że ma być krótka. To znaczy się, mam mówić to, co się tyczy moich grzechów i okoliczności, które lepiej naświetlają sytuację z pominięciem zbędnych szczegółów, jak na przykład podawanie godziny, czy to się wydarzyło o 14, czy o 15. Są to szczegóły, które absolutnie nic nie dodają do istoty spowiedzi. Są to informacje absolutnie zbędne i nic nie dodające żadnej wiedzy dla spowiednika. Inną cechą spowiedzi jest to, że jest oskarżająca. To znaczy się mnie oskarżająca. I to jest bardzo ważne.
Nie mogę przedstawiać moich grzechów w ten sposób, że one oskarżają innych, a ja tak naprawdę jestem biedną ofiarą i mój grzech jest tylko i wyłącznie wynikiem złego postępowania innych i tak naprawdę mój grzech jest dużo mniejszy niż tego drugiego, a moja reakcja jest tylko i wyłącznie reakcją obronną. W sakramencie spowiedzi mam tylko i wyłącznie prawo oskarżać samego siebie. Nie mam żadnego prawa oskarżać innych. Tak więc spowiedź musi być następnie szczera. To znaczy mam przedstawić się takim, jakim jestem. Mam przedstawić moje wnętrze. Na spowiedzi, zresztą jak w żadnej okoliczności życia, nie wolno kłamać. Kłamstwo w tym wypadku dotyczyłoby sakramentu, a sakramenty są w sposób szczególny związane z męką Chrystusa. Dlatego też brak szczerości właśnie w tym sakramencie sprawiał wyjątkową boleść Jezusowi na krzyżu i w sposób szczególny go obraża. Jeżeli spowiedź ma być szczera, to musi być też i pokorna. Dotykamy tutaj tego, co w nas jest najsłabsze, tego, co się Panu Bogu w nas nie podoba. Grzechy nie są po to, żebyśmy się nimi chwalili w konfesjonale, ale raczej powinny nas one pobudzać do uniżenia przed Panem Bogiem i przed Trójcą Przenajświętszą. Nie tylko powinny one nas pobudzać do pokory, ale również i do wstydu. Tak, spowiedź powinna być również wstydliwa. Zapamiętajmy sobie to, że każdy grzech, choćby najmniejszy, choćby wydawa nam się najmniej znaczący, jest brzydki jako taki. Jest jako rzecz brzydka, jest powodem do wstydu. Jeśli nie widzimy brzydoty grzechu, to nie oznacza, że grzech przestał być brzydki. To oznacza, że po prostu jestem ślepy. Jeżeli myślimy o grzechu jako o czymś brzydkim, właśnie to nam ułatwia wstydzić się tych grzechów. Bo może się zdarzyć, że rozważamy grzech tylko i wyłącznie jako zło, a nie jako brzydotę. Nie każde zło powoduje wstyd, a dzieje się to wtedy, gdy zła i brzydoty i kłamstwa nie pojmujemy w każdym grzechu razem. Jeśli je oddzielimy, to właśnie będziemy mieli niepełny obraz grzechu, a więc również i nasza reakcja na grzech będzie niepełna. Tak więc potrzeba rozważać grzech jako brzydotę uczynioną właśnie przez nas. Jeśli będziemy tak pojmować grzech, to ten zbawienny wstyd, który jest również i karą za grzechy nasze popełnione, będzie nam towarzyszył w tym sakramencie spowiedzi. Spowiedź również ma być czysta, to znaczy się ma mieć czystą intencję. Spowiadający się przychodzi do sakramentu spowiedzi, wypowiedzieć swoje grzechy, wyspowiadać się i otrzymać rozgrzeszenie. Nie po to, żeby wejść w zażyłość ze spowiednikiem, nie po to, żeby się jemu przybodować. Jest to bardzo subtelny błąd, któremu mogą bardziej podlegać kobiety niż mężczyźni. Natomiast błąd, który ma bardzo ważkie konsekwencje, ponieważ przesłania nam samego Chrystusa w tym sakramencie. Następnie spowiedź ma także być wierna. To znaczy się na spowiedzi mam przedstawić wiernie stan mojej duszy. Jeśli uważam coś za niepewnego, to przedstawiam to jako niepewne. Nie jako pewne, tak na wszelki wypadek. Albo też odwrotnie. Jeżeli uważam coś za pewnego, to nie mogę tego przedstawić jako niepewne. Muszę być na spowiedzi uczciwy, zarówno wobec Pana Boga, jak i spowiednika, jak i wobec samego siebie. Bo koniec końców brak wiernego przedstawiania swojego stanu duszy dotyka przede wszystkim spowiadającego się. Także potrzebne jest to, żeby spowiedź była roztropna, tak aby nie wydać wspólników, z którymi można było zgrzeszyć, jeśli tacy byli. Jest jeden wyjątek, kiedy można wydać wspólnika grzechu, kiedy jest to niemożliwe wypowiedzieć swój grzech bez zdradzenia wspólnika, kiedy natura danego grzechu wskazuje tylko i wyłącznie jedną osobę, z którą można było popełnić ten grzech. Ale w takim wypadku być może roztropniejszym jest właśnie pójście do spowiednika, który nas nie zna. I nie robię tego, bo sam wstydzę się moich grzechów, ale powodem mojego postępowania jest troska o reputację mojego bliźniego również w oczach spowiednika. Kolejną cechą dobrej spowiedzi jest jej dobrowolność. Im czyn jest bardziej dobrowolny, tym jest bardziej
zasługujący. I potrzeba, abym sam z siebie wyznawał moje grzechy. Nie bądźmy jak dzieci, których trzeba właśnie pilnować, żeby spełniały swoje obowiązki, bo inaczej ich nie spełnią. Ale sami siebie, dobrowolnie, chcielibyśmy wyznawać nasze grzechy, abyśmy mogli otrzymać ich odpuszczenie. Także koniecznym jest, żeby spowiedź była zupełna, integralna. Ta zupełność, integralność tyczy się przede wszystkim grzechów ciężkich. To znaczy się, mam obowiązek na spowiedzi powiedzieć wszystkie moje grzechy ciężkie, co do ich rodzaju i liczby. A jeśli nie jestem w stanie podać ich liczby, to podaję częstotliwość, z jaką oddawałem się danemu grzechowi, albo również okres czasu. I jest to warunek do ważności spowiedzi. Jeśli zadaję choćby jeden grzech śmiertelny, wtedy spowiedź jest nieważna i świętokradzka. Ale ta zupełność i integralność spowiedzi tyczy się grzechów ciężkich, nielekkich, gdyż niemożliwym jest podanie wszystkich grzechów lekkich, któreśmy popełnili. A do niemożliwego nikt nie jest zobowiązany. Ale jest to dobra rzecz. Dobrą rzeczą jest spowiadać się z grzechów takich, bo wtedy są one nam odpuszczane, ale do ważności tego sakramentu nie jest to rzeczą konieczną. I spowiedź także wymaga męstwa. Czasami trzeba się bardzo przełamać, by powiedzieć jakiś grzech. Czasami może ktoś odczuć wahanie. Strach może nas objąć, co też pomyśli sobie o nas w spowiedzi. Ale właśnie wtedy trzeba się zdobyć na odwagę. I faktycznie, kiedy robimy to, co wymaga od nas dużego wysiłku i dużo nas kosztuje, to potem odczuwamy wielką ulgę i wielką radość ze spełnionego obowiązku i nie inaczej jest również i w tym wypadku. I trzeba również wspomnieć o tajemnicy spowiedzi, która to jest ustanowienia Bożego. I nikt, nawet papież, najwyższa władza w Kościele, najwyższa hierarchia nie może zwolnić kapłana z tej tajemnicy. Bóg tak postanowił z kilku względów, przede wszystkim z dwóch względów. Po pierwsze, żeby ułatwić nam spowiedź publiczna, która by ukazywała nasze najskrytsze winy, byłaby czymś bardzo ciężkim i prawie że nieznośnym. A drugi powód to jest to, żeby nie pobudzać innych do grzechu, żeby nasze grzechy, któreśmy popełnili może w skrytości, nie były powodem zgorszenia dla innych. Jedną osobą, która może zwolnić kapłana z tej tajemnicy, jest spowiadający się, ponieważ może on mu powiedzieć to, co na spowiedzi, to samo, co może mu powiedzieć na spowiedzi, może mu również powiedzieć i poza sakramentem spowiedzi. Ale jest również inna racja, dla której Bóg ustanowił tajemnicę spowiedzi, racja teologiczna i racja bardzo cenna duchowo. Otóż sakramenty sprawują to, co oznaczają. Na przykład sakrament Chrztu Świętego. Kiedy kapłan polewa wodą głowę człowieka, oznacza to obmycie z grzechu pierworodnego. Polanie wodą głowy człowieka jest pewnym obmyciem. I to obmycie faktycznie się w duszy człowieka wraz z przyjęciem Chrztu Świętego dokonuje. Podobnie jest i w sakramencie pokuty. Otóż ten sakrament sprawuje to, że grzechy w nim wypowiedziane znikają, są wymazane, są niejako ukryte przez Boga i właśnie tajemnica spowiedzi ma oznaczać to, co się dzieje w duszy penitenta. Grzechy są wymazane, całkowicie zniszczone, a więc kapłan nie może już mówić o tym, czego Bóg już nie pamięta, to, co Bóg całkowicie zgładził. I w każdym grzechu jest wina i kara. Otóż winy po spowiedzi są całkowicie wymazane i dlatego też ustawienia Bożego winy te podlegają najściślejszej tajemnicy. Inaczej rzecz ma się z karami za grzechy. Otóż w pierwotnym Kościele miały miejsce publiczne pokuty, które to jednak nie zdradzały stanu penitenta. Każdy mógł pokutować więcej, aniżeli zgrzeszył, a nadto nie wiadomo było, za jakie grzechy pokutował dany człowiek. Tak więc kary, jakie zostają do odbycia po przyjęciu sakramentu pokuty, mogą być publiczne i faktycznie była taka praktyka w Kościele pierwotnym, byleby nie zdradzały one, za jakie winy zostały wyznaczone. Spowiedź wreszcie powinna być ze łzami. Nie chodzi tutaj oczywiście o
uczucie, o łzy cielesne, gdyż nie zawsze to jest w naszej mocy, nie zawsze możemy wzbudzić sobie ten żal zmysłowy w nas. Winy, które popełniliśmy, powinny nas napawać właśnie tym głębokim smutkiem i żalem. Ale uwaga, Bóg przychodzi z pociechą właśnie tym, którzy płaczą. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Im większy smutek będziemy odczuwać z powodu naszych win, z powodu naszych grzechów, tym większą radość potem odczujemy z przebaczenia Bożego. Tak więc żałujemy za nasze grzechy i płaczmy nad nimi. A Bóg z pewnością przyjdzie ze swoją pociechą, z pociechą swojego przebaczenia. Jeśli chcemy wyrwać się z jakiegoś nałogu grzechowego, to potrzeba nam systematycznie się z tego spowiadać. Tak więc do doskonałości spowiedzi należy również i to, że jest ona częsta. Częsta spowiedź sprawia w nas to delikatne sumienie, które jest wrażliwe na dobro i na zło. I często tak się zdarza, że im częściej się spowiadamy, tym faktycznie lepiej się spowiadamy, tym faktycznie lepiej jesteśmy w stanie rozróżnić dobro i zło. Tym nasze spowiedzi są dokładniejsze. Zaś jeśli niestety spowiedź odbywa się raz na rok, to często ta spowiedź jest powierzchowna. Często wymawia się w takim wypadku tylko i wyłącznie trzy grzechy. Nie oznacza to bynajmniej, że nie popełniłem innych grzechów. Najczęściej, może nie we wszystkich przypadkach, ale bardzo często się zdarza, że jest to oznaką mojej ślepoty duchowej. I wreszcie spowiadający powinien być gotowy do posłuszeństwa. Brak tej dyspozycji jest oznaką pychy i uporu, a Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym daje łaskę. Pomijam tutaj przypadki, można powiedzieć, patologiczne, kiedy by kapłan zadał jakąś pokutę, która by mogła zaszkodzić poważnie zdrowiu, albo która by nie uniemożliwiłaby nam wykonywanie obowiązków naszego stanu. Wtedy oczywiście nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia takiej pokuty, ale uwaga, potrzeba, żeby zaznaczyć to kapłanowi, że nie mogę przyjąć takiej pokuty z tego i tego względu. Ale w każdym innym wypadku, nawet jeśli pokuta wydaje się nam ciężka, potrzeba, żebyśmy ją przyjęli, ponieważ ciężar pokuty gładzi nasze grzechy, to znaczy się kary, które musimy odbyć za nie. I albo je odbędziemy tutaj, dobrowolnie, w postaci zadośćuczynienia zadanego nam w sakramencie pokuty, albo też będziemy musieli odcierpieć to na drugim świecie, to znaczy się w czyśćcu, i te kary wtedy będą o wiele cięższe i będą one wbrew naszej woli. Tak więc, drodzy wierni, oczywiście nie jest koniecznym to, żebyśmy wszystkie te cechy spowiedzi spamiętali i wyuczyli się jak dzieci katechizmu, to nie o to chodzi. Jednakże bardziej chodziło mi o to, by te nasze spowiedzi były lepiej przeżywane, by były one bardziej miłe Panu Bogu, czego niech nam udzieli Trójca Przenajświętsza, przedstawnictwo Najświętszej Maryi Panny. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.